Cześć, dzisiaj będę miał dla Was troszeczkę sentymentalny odcinek. Będzie to odcinek o tym starym akwarium. Będzie to takie podsumowanie, co się działo w tym akwarium przez ostatnie 2,5 roku, bo będziemy lada moment już zamykać i to będzie ostatnie nagranie z tym akwarium. Zapraszam Was na film, miłego oglądania. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o starym akwarium, porozmawiajmy przez chwilę jeszcze o nowym. W nowym akwarium na chwilę obecną cykl azotowy się już zamknął. Mamy w tym momencie niewykrywalne amoniak i azotany. Na chwilę obecną NO3 jeszcze jest dosyć wysoki, ale zacznie ono niedługo spadać. Po prostu musimy odczekać jeszcze trochę czasu. W akwarium znajdują się już akropory. Są to takie pierwsze akropory, które włożyłem na próbę. One oczywiście są w tej chwili ciemne, nieładne, brzydkie, ale żyją. Mam te akropory gdzieś tam podcinane ze starych swoich krzaków, więc takie testówki to są. Chcę zobaczyć, jak te zwierzęta będą żyć w tym akwarium i czy już jest czas na to, żeby zacząć przekładać nowe, następne szczepki. Na chwilę obecną jest tak, że one żyją, ale nie są w idealnej kondycji, więc jeszcze się wstrzymuję. Ja sobie poczekam jeszcze tak, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, zobaczę wtedy jeszcze dokładnie testy wody, jakie wyjdą i podejmę decyzję, czy to już jest ten czas, żeby zacząć przekładać dalej życie. Znajdują się w akwarium też cztery błazenki. Są to ryby, które były w starym akwarium, przełożyłem je dosyć szybko, żeby też wspomóc ten cykl azotowy, żeby się rozkręcił jak najszybciej i zakończył. I one sobie pływają tam od, nie pamiętam kiedy, ale no już dosyć długo są w akwarium, jest z nimi wszystko w porządku, są cztery, ale jeżeli startujesz akwarium po raz pierwszy, to nie wkładaj czterech błazenków, włóż co najwyżej dwa, z tego względu, że one żyją w parach. Jeżeli będzie więcej, to mogą być do siebie agresywne. Moje na szczęście w stosunku do siebie nie są w żaden sposób agresywne i te cztery sztuki mogą żyć razem. Natomiast nie jest zalecane, żeby wkładać do akwarium więcej niż dwie sztuki błazenków. To pamiętaj, jeżeli będzie startować po raz pierwszy swoje akwarium. Pamiętać też musimy o tym, że zamknięcie się cyklu azotowego to nie jest już dojrzałe akwarium. Akwarium będzie dojrzewać pół roku do roku. Dla mnie takie dojrzałe akwarium to już jest takie około powiedzmy 9 miesięcy, kiedy już biologia jest całkowicie rozwinięta i możemy sobie wkładać życie praktycznie takie, które chcemy, które nadaje się do naszego akwarium. Wtedy jest tak naprawdę już takie dojrzałe akwarium. Natomiast to, że jest zakończony cykl azotowy, nie oznacza, że ono już może być obciążone nie wiadomo jak bardzo mocno. Jest to delikatne akwarium, o które trzeba dbać i uważać i robić często testy, z tego względu, że ono nie jest jeszcze stabilne i bardzo często jest tak, że na początku te wahania całych parametrów będą bardzo duże. Więc musimy na to zwracać bardzo uwagę, żeby coś tam za mocno nie wzrosło albo nie było zbyt mało, nie wiem, na przykład wapnia albo magnezu w wodzie. Jeżeli chodzi o szafkę i sampa, w tym miejscu nie zmieniło się nic od ostatniego odcinka. Jeszcze trochę czasu potrzebuję na to, żeby porobić tam jakieś zmiany, które mam w planach. Zrobię to pewnie dopiero po przeniesieniu życia, z tego względu, że mam dosyć dużo pracy, zajęć innych i nie mam czasu na to, żeby do końca przekładać to wszystko, to co bym chciał przełożyć. A dwa są rzeczy, które są potrzebne jeszcze w starym akwarium, bo na chwilę obecną tam jest więcej życia niż w tym nowym, więc na przykład automatyczna dolewka lub, nie wiem, KH Keeper i pompy dozujące, one pracują tam. Dobra, przechodzimy do starego akwarium. Stare akwarium założone było 12 czerwca 2020 roku, czyli ma 2 lata, 6 miesięcy i 18 dni. Zestaw składa się z dwóch akwariów, to na górze displayowe ma rozmiar 150x50x64 cm wysokości, tylko że tam jest ta korona jak gdyby wbudowana. Jest to Aqua El Glossy 150, którego przerobiłem pod akwarium morskie. Mam tam wycięte po lewej stronie trzy otwory w kominie i jest dobudowany też komin, który zrobiłem we własnym zakresie, bo jest to akwarium, które było przystosowane do akwarystyki słodkowodnej. Nie miało komina w sobie. W szafce znajduje się samp. Samp ma wymiary 100x40x50, z tego co pamiętam. 100x40x50 albo 100x50x50, ale chyba 100x40x50. Łącznie w obiegu tutaj jest wody około 500 litrów. Jest to takie plus minus, bo oczywiście dokładnie tego nie obliczymy. Nad akwarium w przeciągu tych 2,5 roku wisiało bardzo dużo różnych lamp. Zaczynałem od retrofitów z Aquaela, są to te rurki takie długie, LED-owe i te retrofity okazały się, że były zbyt słabe do tego, żeby to moje akwarium poprowadzić dalej, dlatego wymieniłem je na trochę mocniejsze lampy. Kolejnymi lampami były orpeki, były to te belki orpeka, 120 cm,
Łącznie było ich 5 sztuk. Były 2 sztuki ze światłem dziennym, 2 sztuki ze światłem niebieskim i 1 sztuka UV. Cały czas mi tam przeszkadzało to, że to akwarium było nierówno oświetlone, czyli boki były żółte, środek był niebieski. Nie dawało to takiego efektu wizualnego, jakiego ja bym się spodziewał i bym chciał, żeby w moim akwarium było. Po tych lampach przeszedłem na Radiony. Radiony używałem parę miesięcy, nie pamiętam już dokładnie jak długo. I skończyłem ostatecznie na lampach Riflarem. Od około roku już je mam u siebie w akwarium. Akwarium w tym czasie bardzo fajnie rośnie i wygląda. I tak zostało do teraz. Teraz w ostatnich 2 miesiącach, albo w miesiącu ostatnim, nie pamiętam już jak długo, tak długo jak mam przeniesione te lampy, które były na tym akwarium, są przeniesione do nowego. Od tego czasu jadę na 2 Riflare L Pro. Też fajnie to wygląda, mam wrażenie, że lepiej się wybarwił mi kolor żółty na niektórych akroporach. Natomiast te 3 sztuki Riflare w rozmiarze M są już teraz nad tym nowym akwarium. To jest ta wersja blue i one tam zostaną i takie lampy będą wisiały nad tym moim nowym akwarium. Za obieg w tym akwarium odpowiadała pompa Tunze 1073050. Jest to pompa o wydajności chyba 3000 litrów na godzinę. Ma ona dodatkowy sterownik, gdzie możemy sobie ustawić, z jaką mocą pompa ma pompować wodę. Do tego są 2 cyrkulatory Tunze, które mają moc 4500 litrów na godzinę. Jeszcze tutaj mamy z Tunze odpieniacz białek. Ten odpieniacz to jest Tunze 9410DC. On ma tam 24 W, bo jest identyczny, ale jest 16-watowy. Ten 24-watowy jest przeznaczony do akwariów maksymalnie do 1200 litrów, z tego co pamiętam. Daje sobie radę, jest trochę głośny, nie ma rzeczy idealnych, no ale tak zostaje. Ten odpieniacz najprawdopodobniej przełożę do nowego akwarium. Jeszcze zobaczę, bo tak powiem Wam szczerze, że nie bardzo miałem kiedy się tym tematem zająć. Na chwilę obecną w starym akwarium kręci ten odpieniacz, a w nowym nie ma żadnego. Zastanowię się jeszcze nad nim, zobaczymy za jakiś tam czas. W tym akwarium wykorzystałem skałę z Aquaforestu, jest to ta skała syntetyczna. Skała ta potrzebuje dosyć mocnego sampa, dlatego u mnie w sampie znajdowała się skała sucha, która była już później ożywiona. Tej skały było tam około 10 kg, do tego było 5 kg kulek Max Specta i 2 filtry przepływowe z Life Biofilem. Te filtry mają pojemność, o ile dobrze pamiętam, około 2 litrów, więc liczmy, że 4 litry samego Life Biofila było jeszcze dodatkowo w tym akwarium. To była cała filtracja, która była w tym zestawie. Mimo to też miałem jakieś tam problemy z PO4, z NO3, one mi rosły. Nigdy nie miałem problemów takich, że miałem jakieś zerowe parametry. Tylko że to akwarium jest też dosyć mocno obsadzone, bo tam mamy 4 pokolce, jest też borsuk, więc no, jest to wymagająca ekipa, która dosyć dużo daje jakichś tam odchodów, trzeba je dosyć mocno karmić i trzeba liczyć się z tym, że takie problemy z NO3 i PO4 na pewno przy takiej obsadzie też będą. W nowym akwarium filtrować będzie wodę tylko skała ta sucha, naturalna. Dlatego się zdecydowałem na nią, ponieważ we wcześniejszym akwarium miałem taką skałę i ona bardzo fajnie sobie radziła. Będzie to trochę nietypowe, bo teraz praktycznie każdy ma jakieś kulki Max Specta i Life Biofila w swoich akwariach, w sampach. Ja natomiast będę chciał oprzeć całą filtrację tylko na tej skale. Nie wiem, czy to będzie dobre rozwiązanie, liczę, że tak, ale czas pokaże. Na chwilę obecną się nie wypowiadam, bo po prostu nie mam takiego porównania. Zobaczymy za jakiś czas. Akwarium od momentu, kiedy je przeniosłem do studia i zacząłem pracować nad tym nowym projektem, jest, powiedzmy, bezobsługowe. W tym momencie działa ono w pełnym automacie. KH Keeper mierzy w nim parametry KH. Na podstawie KH dozują pompy dozujące balinga. Ja tylko dolewam tego balinga do pojemników, żeby miały co dolewać i dolewam wodę do dolewki. Nie robię tutaj podmian, nie leję dosłownie niczego innego poza balingiem. Czasami dokraplam trochę jodu i aminokwasów. I to jest wszystko, co robię. Aha, no i karmię ryby. No i to już wszystko kompletnie, co robię w tym akwarium. Nic innego w nim nie działam. Ono sobie działa swoim życiem. Jak widać, KH Keeper fajnie tu ogarnia same parametry, bo wszystko rośnie zdrowo. W tym momencie zajmuję się praktycznie tylko tym nowym akwarium i tym, żeby ono jak najszybciej odpaliło, żeby już to stare zamknąć. Ale zanim je zamknę, chciałbym Was jeszcze tak oprowadzić trochę o tym, co się działo przez te 2,5 roku. Więc zobaczcie teraz krok po kroku, jak to było. I tak oto od początku. Jedziemy. Etap pierwszy, zalewanko. Zalewanko standardowe. Mieszałem tutaj sól. Uważam, że był to błąd, bo chciałem wtedy najpierw wymieszać sól w wiaderkach i wylewać po kolei wiaderkami wodę. Mało praktyczne.
odradzam. Wolałem wersję tą, którą miałem teraz przy tym aktualnym akwarium, czyli zalać najpierw wodą Rodi, dopiero później posolić całość. Ale oczywiście pamiętajcie o tym, że takie coś możemy zrobić tylko wtedy, kiedy nie mamy żywej skały. Jeżeli mamy żywą skałę, musimy zrobić właśnie tak, jak ja to robiłem przy wcześniejszym akwarium, przy tym starym, czyli solanką zalewamy nasze akwarium. I to był etap pierwszy. W pierwszym miesiącu wyglądało akwarium już w ten sposób. Były to szczepki, były to koralowce, które przyniosłem z wcześniejszego jeszcze akwarium, tego, które miałem wcześniej, czyli to było tam chyba 125 litrów. Te korale, które miałem, przyniosłem do tego akwarium i ono sobie gdzieś tam powoli zaczynało żyć. Po 6 miesiącach akwarium wyglądało w ten sposób. Ono już było praktycznie dojrzałe. To był ten etap, kiedy ja byłem zakochany w eufiliach, w glabrach. Miałem tą swoją wyspę, taką wyspę glabr, nazywałem ją w ten sposób. No mega to było, tylko że ja miałem zawsze taki film, że jak przychodziłem do biura, to pierwsze co sprawdzałem, czy te glabry żyją, czy nie zdechły czasami, bo bardzo mi zależało na tym, żeby one przeżyły, ale to były takie koralowce, których ja się bałem. Bałem się tego, że z dnia na dzień może mi cała wyspa paść, bo wpadnie jakiś tam, nie wiem, brown jelly albo jakieś inne choróbsko i rozwali mi całą wyspę. Dlatego też w późniejszym czasie ja z nich zrezygnowałem po prostu. Ale przyznać trzeba, że te eufilie naprawdę wyglądały świetnie. Był też holly, moja najładniejsza eufilia, jaką miałem u siebie. Robiło to wtedy furorę, no ale jak widzicie sami, wyglądało naprawdę mega, mega, mega fajnie. 12 miesiąc to był chyba najtrudniejszy miesiąc tego mojego akwarium. No i jak wcześniej myślałem, tak zrobiłem, czyli sprzedałem wszystkie glabry i za glabry kupiłem nowe lampy. No i co? No i jedna z lamp mi wpadła do wody. No i oczywiście był to taki bardzo, bardzo, ale to bardzo trudny okres dla mnie. Z tego względu, że już chciałem tak naprawdę rezygnować z akwarystyki morskiej. Wtedy wszystkie koralowce dostały strasznie po tyłku, wyglądały one bardzo brzydko, nie miały w sobie zooksanteli. Bałem się, że tak naprawdę całe życie mi zdechnie. Poza rybami, bo one z tego co pamiętam to chyba dały sobie radę bez jakichś tam większych problemów. Chociaż nie pamiętam już teraz na 100%. No ale generalnie wyglądało to strasznie. Był to naprawdę ciężki okres, na szczęście udało się jakoś z niego wyjść. 18 miesiąc, czyli półtora roku od startu, to już był ten moment, kiedy moje koralowce wróciły do życia. Generalnie wtedy już większych problemów nie miałem. Z tego co pamiętam, zaczął mi się zbierać syf, bo filtracja już przestawała dawać radę i miałem problem z piaskiem. O ile dobrze pamiętam, to w tym momencie, gdzieś tam w okolicach półtora roku od startu, kupiłem babkę kopiącą, która miała pomóc mi w tym, żeby wyczyścić piasek, żeby tego syfu aż się tak dużo nie zbierało. Jak się później okazało, włożenie babki kopiącej do akwarium, które ma półtora roku, jest bardzo złym pomysłem, z tego względu, że ona wywalała tak strasznie dużo syfu do mojej wody, że to po prostu wyglądało jak jedno wielkie szambo i znowu korale dostały po tyłku, bo tam były wielkie skoki, no 3 po 4, także te akropory mocno ucierpiały na tym, że wrzuciłem babkę kopiącą na tamtym etapie. Później musiałem odsysać po prostu piasek i razem z tym odsysaniem piasku udawało mi się te parametry coraz bardziej zbijać w dół. Ale był to wtedy taki okres, kiedy zaczynałem walkę z moim NO3 po 4 w akwarium. Był to też moment, kiedy za chwilę miałem się przesiadać na nowe lampy, na te Reef Flare. I od tego momentu zaraz pokażę Wam, jak się akwarium też zmieniło. Po pół roku od wymiany lamp już naprawdę fajnie akwarium się kręciło. Od tamtego momentu praktycznie jak zmieniłem lampy na Reef Flare, już większych problemów w akwarium nie miałem. Cały czas gdzieś tam walczyłem z tym NO3 po 4, bo ta filtracja nie dawała rady, ale to też było mocno związane z tym, że cyrkulacja nie dawała rady. Z tego względu, że te koralowce coraz mocniej rosły i ta woda coraz mniej falowała w moim akwarium. Zobaczcie teraz, jak akwarium wygląda aktualnie, czyli rok po tym, jak wystartowałem te nowe lampy. Nowe lampy i zresztą inny sprzęt z Reefa. Uważam, że ono wygląda teraz naprawdę mega fajnie. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądało wcześniej akwarium, czyli rok temu i jak wygląda dokładnie po roku od tego czasu, kiedy ruszyłem z nowymi lampami. Fajne przyrosty, prawda? Jest duża różnica między jednym a drugim zdjęciem i tak moje akwarium rośnie sobie teraz spokojnie, na tak mocno zarosło, że tak naprawdę te koralowce się już między sobą parzą. Teoretycznie, gdybym chciał zostawić je, żeby ono rosło dalej, to musiałbym tutaj naprawdę wejść z nożycami i pociąć te koralowce na jakieś tam szczepki, z tego względu, że one już po prostu tłuką się jedna z drugą, bo walczą o miejsce, o to, żeby gdzieś móc się rozrastać jeszcze bardziej. W dzisiejszym odcinku będzie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Wam również za to, że tak wielu subskrybentów ciągle przybywa do mojego konta. Ciągle subskrybujecie ten kanał. Jest Was naprawdę coraz więcej. Jeszcze chwilę temu myślałem, że już lada
moment przekroczymy 1000 osób, już jest ponad 1100 osób. To co czeka teraz akwarium to stare, to likwidacja. Już lada moment będę je likwidować, będę wywalać wszystkie koralowce po kolei i przekładać je do nowego akwarium. Nie wiem dokładnie kiedy, ale będzie to zależało tylko i wyłącznie od tego, jaka będzie woda w nowym akwarium, czy już będą warunki do tego, żeby wszystko przenosić. Jak będzie taka możliwość, to akwarium już zniknie. Także to jest jego ostatnie nagranie, już więcej Wam go nie będę pokazywać, bo ono będzie wyglądać po prostu coraz gorzej. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Będzie coś tam następnego w przyszły piątek o godzinie 20 jak zwykle. Także dzięki wielkie jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.